Tragiczny wypadek na stacji paliw w Nagawczynie. Dzisiaj po godzinie 8 śmiertelnie potrącona została 87-letnia kobieta. Mieszkanka gminy Dąbica zmarła na miejscu. Przebieg zdarzenia relacjonuje podinspektor Waldemar Mytkoś. Dzisiejszego dnia w godzinach rannych, kilka minut po godzinie 8, doszło do tragicznego skutku wypadku drogowego. W rejonie stacji paliw w Nagawczynie kierujący samochodem ciężarowym najprawdopodobniej podczas włączania się do ruchu, podczas rozpoczynania jazdy potrącił znajdujące się w pobliżu pojazdu pieszą. Kobieta w wyniku doznanych obrażeń poniosła śmierć. Kierowca będzie przesłuchiwany na tą okoliczność. No, wstępne jego wyjaśnienia świadczą o tym, że nie zauważył osoby, która znajdowała się w pobliżu pojazdu. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci i prokurator. Zabezpieczone zostały m.in. nagrania z monitoringu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.